Jeden ze starych obrazów mojego dziadka. Wydaje mi się, że to z czasów, kiedy był w Paryżu. Żyłem w koszmarze. Cierpienie idy dobiegło końca, a moje dopiero się zaczynało. Wyszedłem na ulicę zaślepiony smutkiem. Czemu nie potrafiłem jej ochronić? Co by się stało, gdybym nie wziął tej sprawy? Jednak słodki głos Mileny przywołał mnie do porządku. Zaproponowała, żebyśmy się gdzieś ukryli, bo policja na pewno będzie mnie szukać. Najbezpieczniej było u Wladany, ale nie mogliśmy tam zostać zbyt długo. Mieliśmy swoje powody, żeby opuścić Pragę. Jeśli o mnie chodzi, to chciałem odpłacić temu bydlakowi. Z miasta wydostaliśmy się na małej łódce. Znajomi Romana zawieźli nas do innego miasta. Stamtąd wsiedliśmy w pociąg do Francji, do Havru. Kupiliśmy 4 bilety do Nowego Jorku. Ameryka nie była już tym krajem, który opuściłem. Ubóstwo sięgnęło szczytu, a gospodarka dna. Daliśmy sobie radę dzięki moim kontaktom. I wtedy otrzymałem list. Był w nim artykuł o serii morderstw w Chicago, niezmiernie przypominających te, które miały miejsce w Pradze. Skontaktowałem się z władzami, lecz chcieli więcej dowodów, co jednak nie przeszkodziło im przesłuchać Herberta Ackermana. On zaś zareagował propozycją nie do odrzucenia, pieniądze i to mnóstwo. Nazwisko Ackerman nie zostało zhańbione, ale zmusili go, żeby umieścił Marka w zakładzie. Bałem się, że obwinią mnie o te morderstwa. Wkradłem się do biura i zabrałem wszystkie dokumenty, które mogły mnie ochronić. Znalazłem przyznanie się do winy podpisane przez Ackermana, w którym opowiada on historię swego syna. Drań siedzi teraz u czubków. Kilka lat później skontaktował się ze mną pewien gliniarz z Los Angeles. Chodziło o dziwne morderstwa prostytutek. Wysłałem mu wszystko, co mogłem, ale powiedziałem, że ja się w to nie mieszam. Nie miałem zamiaru znowu poświęcać tej, którą kocham. Milena i ja pobraliśmy się i zamieszkaliśmy w Chicago. Z ulgą wróciłem do szarej codzienności, do zaginionych osób i zdradzających mężów. Halo? Cześć, skarbie, to ja. Hej, co słychać? Odebrałam telefon u ciebie na biurku, bo to cholerstwo nie przestawało dzwonić. W każdym razie ten Wacław, czy jak mu tam, był w lekkiej histerii. Powiedział, że z mieszkania sąsiada słyszał wrzask i jakieś hałasy. Pomyślałam, że to może być coś ważnego i że może będziesz wiedziała, o czym on mówił. Owszem, wiem, dzięki, sprawdzę to. Aha, znalazłaś coś w tych dokumentach, które cię interesowały? Tak, ale miałam nadzieję, że to będzie bardziej zapierające dech w piersiach. W każdym razie mam nowy trop. Chyba się udam do Los Angeles. Los Angeles? Czemu do Los Angeles? Nie ma teraz czasu na wyjaśnienia, ale wtajemniczę cię tak szybko, jak tylko dam radę. Mam nadzieję, że przed wyjazdem. Postaram się. Teraz muszę sprawdzić, co jest nie tak na kampusie. Dobra, skarbie, uważaj na siebie. Zawsze uważam. Pa. Pa.
Mia? Cholera jasna. Mia! Potrzebna mi pomoc. Dobrze, proszę pani. Proszę wskazać miejsce lub podać dokładny adres. Jestem na uniwersytecie. Jestem... Gorsze niż kac. Mi tam nie ma, więc może ciągle jeszcze żyje. Kolar nie przeżył. To rybka Mi. To się może przydać. Dokąd zabrał Mię? Myśl, Wik, myśl. Wiadomości, które zostawia... No jasne, obrazy! Mogę użyć komputera Richarda, żeby znaleźć prawdopodobne miejsce. Ten już został wykorzystany przez mordercę. Chodzi o jego czwartą ofiarę, Natalie Kenward. Znaleziono ją w kanałach. Dziadek chyba miał rację. Może Ackerman miał kontakt z kimś poza murami. Tego zamierzam się dowiedzieć, kiedy tam pojadę. Kolejny z serii z Los Angeles. Nie widzę w nim nic, co wskazywałoby na Chicago. Prawdopodobnie z zakładu dla chorych umysłowo w Los Angeles.
Jeden z obrazów Ackermana z serii z Los Angeles. Prawdopodobnie Richard miał rację. To był lekarz Marka. Kolejny z serii chicagowskiej. To prawdopodobnie port. Morderca już wzorował się na tym obrazie. Biedna Stephanie. Nie sądzę, żeby nasz morderca poleciał do Pragi. To scena morderstwa. Nie użył jeszcze tego obrazu. To na pewno most Karola. To musi być portret mordercy, czyli malarza we własnej osobie. To na pewno Franciszka, piąta ofiara morderstwa, znaleziona pod mostem. Rozpoznaje zamordowaną Apolinę. Morderca nie użył tego obrazu. Ta czerwona zasłona unosiła się na wodzie obok niej. Została znaleziona w młynie wodnym. Morderca wyłupił Apolinie oczy. Mam nadzieję, że była już wtedy martwa. To arcydzieło Ackermana, jak to kiedyś powiedział mojemu dziadkowi. Nie sądzę, żeby nasz morderca zabrnął aż tak daleko w swojej chorej grze. Schronienie obłąkanych. Ten już widzieliśmy. Cynthia Woods, nasza piąta ofiara. Mogę użyć komputera Richarda, żeby znaleźć prawdopodobne miejsce. To jest to! To musi być to!
Halo? Cześć, skarbie. Słyszałam, że wypuścili cię już ze szpitala. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Znaleźli ciało? Jeszcze nie. Nurkowie wciąż przeszukują rzekę. Cholera. Wiem, jak się czujesz. Też chcę mieć to już za sobą. Mam bilety do Los Angeles. Wciąż myślisz, że znajdziesz tam jakieś odpowiedzi? Dorwałaś go, skarbie, już po wszystkim. Nie dla mnie. Claire, wybacz, ale będę kończyć. Muszę chwilę odpocząć. Jasne. Wpadnę później i zobaczę, co u ciebie. Okej, trzymaj się.